Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. 3 serie miałem na to, żeby jakieś mądre pytanie wymyślić, no i chyba wymyśliłem, albo i nie. Ach, znowu Hinzenbach, czy co za pech, znowu ta Austria? Nie, ja tutaj bardzo lubię przyjeżdżać, no wbrew pozorom miejsce jest naprawdę sympatyczne, bo skocznia tak w polach kapusty, no to jest pewna abstrakcja, ale poza tym no to zawody też są zazwyczaj tutaj fajne w atmosferze, bo dużo ludzi przychodzi, ludzie się cieszą tymi skokami, no. Poza tym, że mi ta skocznia nie pasuje w ogóle, no to wszystko jest ekstra. To właśnie trochę na tym polega, żeby tak podejść z dystansem sobie do tego weekendu, żeby nie przesadzić z tym celem na zasadzie pokonam tę skocznię, zrobię wszystko, że no nie pasuje, no zrobimy co się da, ale będzie jak będzie. Nie no, ja tu wiesz, za każdym razem przyjeżdżam z takim celem, że to w tym roku, nie? Że to w tym roku będzie jakiś przełom. No i tak jest i tym razem. No staram się, próbuję cały czas, ale dzisiaj był dobry dzień, bo zmagałem się trochę z tym rozbiegiem, który mi totalnie tutaj nie odpowiada, no, poza tym, że cały czas jest nierówno i trzęsie na nim, poza tym jest dosyć płaski i w ogóle nie umiem się tutaj na nim odnaleźć, ale jakoś tak ze skoku na skok starałem się zebrać dobre czucie i już ten ostatni skok wyszedł naprawdę nieźle. Poza tym, że znowu zamknąłem trochę górą zaraz za progiem i nie dałem sobie szansy, żeby odlecieć jeszcze parę metrów. No, dla nas to też jest gratka, my też tym żyjemy, żeby raz jeszcze tutaj przyjechać co roku czy Kamil sobie poradzić z tą skocznią. Co tam Mistrzostwa Świata, co tam jakieś loty, to Hinzenbach, to jest ta impreza sezonu. No to jest w ogóle wytyczna mojej kariery, nie? Dopóki tu nie wygram, to nie skończę. I to jest twarda deklaracja, to za czym dziennikarze jeżdżą cały rok. No właśnie. I Kamil... Jesteś świadomy tego, że prowadzisz w generalce, ale troszkę inaczej zapytamy o ten, że fakt to, że przyjeżdżasz tutaj po dłuższej przerwie i walczysz też o coś, że mierzysz się z takim dodatkowym impulsem, stresem, to też jest przydatne pod kątem zimy? Pewnie, no każde zawody są przydatne, bo po to trenujemy i to nie ma znaczenia, czy to jest lato, czy to są Mistrzostwa Polski, Puchar Memoria Olimpijczyków, czy Puchar Prezesa, czy letnie Grand Prix. No po prostu zawody to zawody, zawsze wzbudzają pewne emocje, zawsze chce się trochę więcej i tutaj z tym trzeba walczyć, z taką chęcią zrobienia czegoś ponad swoje siły. No i tutaj no, pomimo tego, że skaczemy już tyle lat, to jednak zawsze gdzieś popełnia się jakieś błędy. Na pewno z pustymi rękoma do domu nie wrócisz, chyba że wszystko spałaszujesz, bo tutaj widziałem, że naprawdę obfita ta siateczka tutaj z imprezy powitalnej. Nie, już zawsze Ewa czeka na te wszystkie produkty, ale gwoli ścisłości, ja sam będąc tutaj czasami na zgrupowaniach robię sobie takie zapasy tych przetworów. Mają naprawdę niezłe, bardzo je lubię, no i fajnie, że... Możemy takie otrzymać, no i to był mój cel dzisiaj, nie? Żeby dobrze skoczyć w kwalifikacjach, żeby później móc wyjść na tą scenę i otrzymać taki podarunek. No tak, inflacja trzeba oszczędzać. Coś w tym rodzaju.